Niezręczna sytuacja w rolnik szuka żony. Ta scena przejdzie do historii programu. 28-letni Mateusz to uczestnik 9. edycji programu Rolnik Szuka Żony, o którym od pewnego czasu jest bardzo głośno. Mężczyzna podpadł widzom po tym, jak żalił się przed kamerą, że kandydatki nie rywalizują o jego względy. Później wyznał, że brakuje mu dotyku. Tym razem poszło o scenę ze smażeniem placków ziemniaczanych. Grobowa cisza wprawiła widzów w zażenowanie. 28-letni Mateusz to uczestnik 9. edycji programu Rolnik Szuka Żony, którego zachowanie budzi niemałe kontrowersje. W 5. odcinku show doszło do sytuacji, która wzburzyła widzów. Mężczyzna odesłał do domu 22-letnią Zuzannę po tym, jak ta wyznała mu, że ona i pozostałe kandydatki postanowiły nie walczyć ze sobą o jego względy. Rozczarowany i rozżalony Mateusz wyznał później przed kamerami, że oczekuje od swoich wybranek rywalizacji. Dodał również, że brakuje mu dotyku i bliskości oraz zapowiedział podjęcie kolejnych kroków. Jeśli dwie pozostałe kandydatki nie zmienią swojego podejścia, zachowanie młodego rolnika spotkało się z ostrą reakcją widzów. Internauci zarzucili mu nieczyste zamiary wobec Karoliny i Martyny. Sugerowali również, że dziewczyny powinny uciekać. Scena z plackami zażenowała widzów. Placki miały więcej życia w sobie niż ta trójka przed patelnią. Po ostatnim, 6. odcinku fani Rolnik Szuka Żony również nie pozostawili na Mateuszu suchej nitki. Tym razem poszło o wsmażenie placków ziemniaczanych. Podczas przygotowywania wspólnego posiłku Mateusz, Karolina i Martyna przez długą chwilę nie odzywali się do siebie. Każde z nich stało ze wzrokiem wbitym w skwierczące placki. Grobowa cisza sprawiła, że zrobiło się bardzo niezręcznie. W końcu Mateusz, chcąc uratować tę żenującą sytuację, zaproponował dziewczynom grę w kalambury. Chłopak rysował hasła palcem na rozsypanej mące. Mateusz wpadł na pomysł, że będziemy grać w kalambury, bo jest niezręczna cisza między nami, jak jesteśmy w trójkę. Nie no, fajnie, bo coś w końcu robimy i nie jest dziwnie, powiedziała Martyna. Scena z plackami wprawiła widzów w zażenowanie. Jak możemy przeczytać w komentarzach na oficjalnym profilu rolnika na Facebooku. Placki miały więcej życia w sobie niż ta trójka przed patelnią. Przy tych plackach to nawet ja się czułam niezręcznie w takiej ciszy. Myślałam, że telewizor mi się zepsuł, bo taka cisza była. Aż mi się niezręcznie zrobiło, słysząc ten szum drzew w tle i skwierczący olej. Przy plackach uczcili odcinek minutą ciszy. Za tydzień będzie oglądanie schnącej farby na płocie. Żal było patrzeć na te ziemniaki, jak cierpią. Bałam się, że placek eksploduje w tej ciszy. Moment smażenia placków ziemniaczanych z 6. odcinka Rolnika możecie zobaczyć poniżej.